Władze powiatu łukowskiego pozyskały 4 miliony złotych z rezerwy ogólnej kancelarii premiera. Pieniądze te zostaną przekazane na zakup nowego sprzętu dla łukowskiego szpitala. Obiecałem młodym lekarzom, będąc już po montażu tego nowoczesnego tomografu komputerowego 64-rzędowego, że dokonam wszelkich starań, aby do naszego szpitala trafił nowoczesny rezonans magnetyczny. Oczywiście, wiedząc już o tym, mając doświadczenie, że pieniądze z rezerwy pana premiera trzeba wydać do końca tego roku, już w tym. W tym momencie zebraliśmy oferty, oczywiście w ramach rozeznania rynku i wiemy, że te 5 milionów, czyli 4 od pana premiera Morawieckiego, 500 tysięcy od zarządu i rady powiatu łukowskiego i 500 tysięcy z funduszy spzoz wystarczy nam, aby zamówić budynek modułowy, w którym się znajdzie i rezonans, i poczekalnia dla pacjentów, i zaplecze dla osób, które będą to obsługiwać, a także ten moduł będzie, no i oczywiście duże pomieszczenie, gdzie to urządzenie będzie, będzie funkcjonować. I oczywiście ten budynek będzie skomunikowany również ze szpitalem, tak, żeby ewentualnie pacjenta można by było sprowadzić od strony szpitala i bez wychodzenia na zewnątrz, żeby ten pacjent mógł być ZOS poddany badaniu. Budynek modułowy, w którym będzie mieścić się rezonans, powinien pojawić się jeszcze w tym roku. Ten moduł, który, który będzie bardzo, bardzo nowoczesny i będzie od razu wyposażony, w zasadzie po naszej stronie będzie wykonanie płyty betonowej, na której ten moduł postawimy. On się znajdzie dokładnie obok budowanego ojomu. W ubiegłym roku szpital przy finansowym wsparciu powiatu i pieniądzom z kancelarii premiera kupił tomograf komputerowy i mamograf cyfrowy. Teraz kupi rezonans.